czasie pandemii przebywałam w Czechach i trenowałam w domu na tyle, ile było to możliwe. Ciężko mi wybrać jeden konkretny dzień. Powiedziałabym, że może już któryś kolejny tydzień izolacji był coraz cięższy, ponieważ no nie było wiadomo, jak długo jeszcze to wszystko potrwa i te obostrzenia na pewno dawały się we znaki. Przede wszystkim w czasie tej całej pandemii najbardziej tęskniłam za moją najbliższą rodziną, która po prostu pozostała w Gdańsku i nie mogliśmy się spotykać. Mam nadzieję, że nic, ale tak naprawdę dowiem się tego, jak wrócę do Gdańska i zważę się na swoje wadze, ale obstawiam, że tak kilo, półtora. Tak, mam nadzieję, że to jest mój maks. Powiedziałabym, że pandemia niewiele zmieniła w moim życiu, może bardziej po prostu pokrzyżowała moje plany, tak jak chyba wszystkich innych osób. Do tej pory mój kalendarz był mocno zaplanowany już na kilka miesięcy do przodu i teraz po prostu nie jestem w stanie sobie zaplanować niczego, ponieważ w dalszym ciągu nie wiemy, kiedy i jakie turnieje będziemy grać.